Olsztyn zajmuje wysokie miejsce w rankingach dotyczących smogu. Stolica regionu znalazła się na 7. miejscu w rankingu miast o najmniejszej liczbie dni ze stężeniem pyłów przekraczających dopuszczalną normę. Wartość ta wyniosła zaledwie 11 dni. Dbałość o otaczające nas środowisko to jedno z najważniejszych zadań realizowanych przez gminę Olsztyn. Tutaj należy wymienić działania dotyczące chociażby tzw. efektywności energetycznej. Przygotowaliśmy projekty, szczególnie obiektów użyteczności publicznej, naszych również szkół i również w ramach programu rewitalizacji stworzyliśmy warunki dla naszych mieszkańców, ażeby mogli ubiegać się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Warmii i Mazur na docieplenie budynków. Docieplenie budynków oczywiście, a więc tak zwana termoizolacja, pozwala z jednej strony zaoszczędzić na energii cieplnej, z drugiej strony, mówię to w wymiarze finansowym dla oczywiście właścicieli, a z drugiej strony pozwala na to, że skoro tej energii budynek mniej potrzebuje, no to i również mniej jest spalanego węgla w ciepłowni, która to ciepło dostarcza. Na działania przeciwdziałające smogowi przekazywane są m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska. Przygotowaliśmy uchwałę Rady Miasta, gdzie ze środków, które związane są z oczywiście środowiskiem i opłatami za środowisko, które wnoszą nasi mieszkańcy, którzy na przykład przedsiębiorcy wycinają drzewa, bo dotyczy to na przykład inwestycji, która w danym miejscu ma powstać, a więc z jednej strony mają obowiązek sadzić drzewa, z drugiej strony, jeśli ich nie sadzą, to wnoszą opłaty tak zwane środowiskowe. Te pieniądze przeznaczamy między innymi właśnie na projekty, które składają nasi mieszkańcy, nasze wspólnoty. Wspólnoty następnie występują o zmianę starego ogrzewania piecowego na nowoczesne, na przykład gazowe. Na te zadania w ubiegłym roku przeznaczyliśmy po 300 tysięcy złotych i na pewno jest to dobry program, będziemy kontynuować w następnych latach. W 2017 roku w miesiącach zimowych odnotowano największy skok zanieczyszczenia smogowego. Wówczas to na osiedlu Pojezierze olsztyńskie wskaźniki przekroczyły normę. Władze miasta postanowiły działać. We wrześniu 2017 roku ruszyła pierwsza edycja dofinansowań na wymianę starych piecyków i instalacji grzewczych dla mieszkańców. A rok temu na terenie całego miasta zostało także zainstalowanych 25 czujników monitorujących poziom smogu. Dzięki nim, korzystając ze strony internetowej early.eu, możemy na bieżąco kontrolować stan powietrza na danym osiedlu. W Olsztynie działają również specjalne patrole smogowe, które składają się z funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Przede wszystkim kontrolujemy miejsca, gdzie te odpady mogą być spalane. Reagujemy na sygnały samych mieszkańców, ale także i w toku codziennej służby, codziennego patrolu strażnicy zwracają na to uwagę, jeżeli zachodzi podejrzenie, że w jakimś domu, w jakimś mieszkaniu, w jakimś palenisku odpady mogą być spalane, wtedy dokonywane są kontrole. A jak wyglądają kontrole strażników miejskich? Sprawdzamy, czym w piecu jest palone. To bardzo często widać wręcz gołym okiem, co w takim piecu się znajduje. Tutaj trzeba zaznaczyć, że strażnicy mają prawo to domowe palenisko skontrolować, więc musimy ich do domu wpuścić, pokazać im pomieszczenie, gdzie ten piec mamy, żeby mogli sami naocznie przekonać się, jakiego materiału używamy. Używamy złego materiału, taki mandat może nas spotkać? Spalanie odpadów jest wykroczeniem, więc trzeba liczyć się z tym, że może się to skończyć w postępowaniu mandatowym, a kwota może sięgnąć nawet wysokość 500 zł. W jaki sposób są powiadamiani strażnicy miejscy o nieprawidłowościach? Przede wszystkim pamiętajmy, że możemy zadzwonić do dyżurnego na bezpłatny numer alarmowy 986, ale także możemy skorzystać na przykład z portalu czy z aplikacji Bezpieczny Olsztyn, gdzie tam również możemy zgłoszenie za pomocą internetu wysłać i ono później jest rozdysponowane do odpowiedniej służby. Jeżeli będzie dotyczyło to na przykład podejrzenia spalania odpadów, wtedy trafi to do naszego dyżurnego. Od początku września tego roku strażnicy 14 razy wykryli nieprawidłowości. W 10 przypadkach skończyło się to dla sprawców mandatem karnym. Działania antysmogowe prowadzą również spółki miejskie. Te działania takie intensywne prowadzi nasza spółka MPEC, bo jest to wymiana starych sieci na sieci preizolowane. Jest to podłączanie nowych budynków do miejskiej sieci, likwidacja pieców. Jest to również dywersyfikacja dzisiaj
dywersyfikacja produkcji ciepła, chociażby poprzez wymianę kotłów węglowych na nowoczesne spalanie zrębków, a więc biomasy, która już to kotłownia została zrealizowana w naszej ciepłowni właśnie w Kortowie. Zmniejszyć smog ma również ekociepłownia na paliwo alternatywne. Niebawem rozpoczniemy jego budowę. Powinien być zakończony, mówię o tym zakładzie, za 3 lata. A więc będziemy mieć nowe moce przerobowe, będziemy mieć produkowane na pewno czystsze ciepło i tym samym te działania są spójne i jestem przekonany, będą służyć oczywiście czystości powietrza w mieście Olsztynie. Przypomnijmy, co roku wskutek zatrucia smogiem umiera do 48 tysięcy ludzi. Stanowi to aż 12% wszystkich przyczyn zgonów. Według rankingu 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie z 2018 roku, przygotowanego przez Światową Organizację Zdrowia, 36 spośród 50 europejskich miast to miejscowości leżące w Polsce. Najgorzej sytuacja wygląda na południu naszego kraju. Olsztyn uważany jest za jedno z najczystszych miast w Polsce.